Cześć, zapraszam wszystkich na szybki poradnik, jak podkręcić swoje ustawienia force feedback w grze Automobilista nawet do 720 Hz. Pierwsze co musimy zrobić, to jest taka mała uwaga, tej opcji nie da się włączyć z poziomu gry, musimy ją zedytować w plikach. Dlaczego? Ano dlatego, że została ona ukryta bądź też zablokowana przez twórców, producentów gry, żeby generalnie nie narazić na szkody użytkowników posiadających, że tak powiem, bardziej podstawowy sprzęt do racingu, do sim racingu lub też słabsze pecety, ponieważ ta opcja, którą chcemy włączyć, mocno obciąża zarówno procesor, jak i kierownicę, dlatego też została ona ukryta bądź też zablokowana. Jeśli nie dysponujecie zbytnio mocnym, że tak powiem, sprzętem, bądź też z wyższej półki, lub nie jesteście pewni, czy wasz komputer da radę obsłużyć taką częstotliwość odświeżania w hercach opcji force feedback, proszę, generalnie zalecam, nie róbcie tych ustawień. Te ustawienia robicie oczywiście na własną odpowiedzialność. No i generalnie, cóż mogę powiedzieć, u mnie działa. Nic złego się nie dzieje, ale miejcie to w pamięci, że ta opcja została domyślnie zablokowana w grze. Ok, przejdźmy do ustawień. Ustawienia oczywiście znajdują się w zakładce Game Settings. Musimy w nią wejść. Musimy wejść następnie w zakładkę Controls i u góry w zakładkę Settings. I w tej opcji Settings mamy ustawienia Force Feedback. Możemy je sobie zmieniać tutaj w opcji Force Feedback na środku. Force Feedback Effect, możemy je zupełnie wyłączyć, możemy włączyć na piór 360, 180 i tak dalej, co one robią, za chwileczkę wam opowiem, ale generalnie na sam początek polecam ustawić sobie zakres działania sił Force Feedback, to jest ten pierwszy suwaczek i ten drugi suwaczek. Generalnie ten pierwszy suwak czasami działa dobrze, czyli w tych wartościach na plusie, ale nie przestraszcie się, jeśli coś będzie nie tak podczas jazdy, to znaczy, że musicie go ustawić symetrycznie na minus. Tak jak u mnie to działa w opcjach minusowych, te siły. I ja ustawiam sobie ten zakres na poziomie około 70%, ten pierwszy suwak i ten drugi suwak. Generalnie z tego, co wyczytałem na forum, można sobie te opcje ustawić najlepiej, że tak powiem, najbardziej naturalnie, że tak powiem. To działa w opcji około 65% do około 70-80%. Dla mnie idealnie jest na poziomie 70% i tu, i tu. Ok, ustawiliśmy sobie te opcje. Możemy sobie teraz wyjść z gry i przejść do edycji plików w folderze głównym gry. Za chwileczkę wam go pokażę. Jeszcze taka mała dygresja, przeszliśmy na stronę internetową. Tak jak widzicie tutaj, jeden z postów administratora, dewelopera odpowiedzialnego za fizykę w tej grze sugeruje nam następujące objaśnienie działania tych efektów force feedback, które za chwileczkę zedytujemy w pliku gry. Możemy sobie wybrać cztery różne poziomy działania tych efektów force feedback. Może nie najgorszy, ale taki najbardziej podstawowy jest to prędkość 180 Hz, a taki najwyższy jest to prędkość działania tej fizyki, czyli tego pluginu Real Feel z prędkością 360 Hz, plus do tego jeszcze te dodatkowe wszystkie efekty pochodzące z farek, z różnych tam dziur, tam różnych bumpów, tak jak najedziecie czy na trawę, czy jakiś kawałek ziemi, czy na tarkę, tak jak wspominałem, to może się odbywać nawet z prędkością 720 Hz, którą sobie za chwileczkę właśnie ustawimy. Ta opcja, którą tutaj widzicie, właśnie ten Skip Zero, ona jest właśnie niedostępna z poziomu gry, po to właśnie, żeby nie narazić na szkody jakieś tam materialne, czy tam szkody, żeby wam nie popsuć właśnie tego sprzętu, całego komputera i tych kierownic takich bardziej podstawowej jakości. No ale nic, spróbujmy to ustawić. Musimy przejść do głównego katalogu gry. Za chwileczkę wam to pokażę. Widać? Widać. Jesteśmy w głównym katalogu gry. Musimy wejść sobie w folder User Data. W folderze User Data musimy wejść w nasz folder zawodnika. W tym folderze zawodnika musimy znaleźć plik controller ini i musimy go otworzyć jakimś programem do edycji tekstu, na przykład notatnikiem. Voilà, otwarte. Naciskamy Ctrl F.
i wyszukujemy sobie słowo skip, tak jak widzieliśmy w tym poście. Znaleźliśmy sobie odpowiednią linijkę. Jest ona tutaj. FFB skipped, skip updates. Mamy domyślnie ustawione na opcję numer 3, co też mamy tu w objaśnieniach opisane. To jest ilość pomijanych efektów, czyli na 3 mamy 1/4 tych wszystkich dostępnych efektów z poziomu gry. Ale my nie chcemy tego dzielić ani na pół, ani na 1/3, ani na 1/4. My chcemy wszystkie pełne efekty, czyli opcję full, czyli musimy sobie tą opcję przestawić z tej trójeczki, musimy sobie zmienić na 0. Bardzo ładnie, voilà. I również też polecam zmienić sobie opcję FFB Effect Level z levelu 1, co nam tutaj pokazuje, że jest to low, ten poziom tych efektów, na full, czyli również na 4. I w tym momencie mamy ustawioną tą największą wartość działania zakresu odświeżania prędkości force feedback, czyli tych herców, na 720. No i też tą liczbę tych wszystkich efektów ustawioną na poziom 4. Jeśli Wam się on nie spodoba, że będzie tam za dużo trajkotało, czy tam za dużo tych efektów, możecie to sobie zmniejszyć na 3, czy na 2 tutaj w szczególności, czy też na 1. Może nie każdy chce te dodatkowe efekty, ja je bardzo lubię, dlatego je sobie zostawiam na 4, czyli na full. I teraz tak, bardzo ważna opcja, oczywiście, że musimy ten plik zapisać, musimy go zamknąć i teraz musimy wejść w jego edycję, we właściwości. I tu we właściwościach musimy sobie zaznaczyć bardzo ważny atrybut tylko do czytu i musimy go zastosować guzikiem zastosuj. I musimy potwierdzić klikając OK. I w tym momencie mamy ustawioną tą prędkość 720 Hz, czyli tą najwyższą możliwą, jaką możemy osiągnąć w grze automobilista. Tylko teraz cały myk polega na tym, że w tym momencie, jeśli z poziomu gry, z poziomu menu, za chwileczkę Wam to przełączę, zaraz zobaczę, czy będzie widać, z poziomu menu, no pokaż mi tą grę. Jeżeli tutaj z poziomu menu znowu wejdziemy w tą zakładkę Settings, Controls i tutaj Settings i tu znowu zaczniemy grzebać, zmieniać coś, to niestety ten plik nam się zedytuje z automatu i ustawi nam nadmyślne wartości, czyli chyba z tego co pamiętam 180 Hz. I po prostu ten cały force feedback nam się zresetuje i od nowa będziemy musieli wejść w ten plik controller ini, nacisnąć Ctrl F, wpisać skip i ustawić znowu tą pozycję z poziomu chyba 3 domyślnie na poziom 0. I generalnie tak to wszystko działa. Jak już sobie to ustawimy, możemy sobie, nie wiem, wejść w jakąś testową trasę i sobie sprawdzić, czy rzeczywiście czujemy troszeczkę więcej tych efektów. W moim przypadku to działa, czuję troszeczkę więcej tych efektów, jest przyjemniej, łatwiej opanować auto. Może aż tak bym nie przesadzał, że aż tak czuję tak dużo tych efektów, że jest kolosalna różnica, że jest efekt typu wow, ale generalnie, jakby to powiedzieć, daje możliwość lepszego zapanowania nad autem. Generalnie więcej można zrobić w zakręcie z tym autem, czyli złapać kontrę, jak poczujemy ten uślizg, to już nie będzie tak, że czujemy delikatny uślizg, już jest over, już jest po zawodach, już nam auto ucieka, już nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić, możemy jeszcze to auto spróbować złapać, opanować, wyjść z tego uślizgu, no i generalnie więcej efektów, więcej fanów, więcej zabawy. Chyba to tyle, co chciałem Wam pokazać. Generalnie tak to wszystko wygląda. Dzięki za dzisiaj i do kolejnego poradnika. Trzymajcie się, hej!